W trakcie uwielbienia zobaczyłam taki obraz, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, byliśmy takimi wielkimi, pięknymi liliami. Te lilie były naprawdę wielkie i one miały takie mocne łodygi. Ale na dole tych lilii były takie maleńkie liski. One były naprawdę maleńkie. Wiecie, jak to działa. Jak jest taki lisek, to nawet jeżeli łodyga jest gruba, to z czasem po prostu padnie, tak? I te liski, które tam były, odpędza się przez wiarę i przez uwielbienie. One się boją uwielbienia. I w którymś momencie zobaczyłam takiego liska, który jakby jeden lisek chodził do różnych łodyg. I wiem, że to była plotka. I ja w ogóle proszę was, żebyście nie uwalniali lisków przez to, co mówicie. I w tym momencie ogłaszam śmierć nad każdym liskiem, którego uwolniłam swoim słowem. Jeżeli z kimkolwiek z was plotkowałam, przepraszam was za to. Dalej w tym obrazie za jakiś czas zobaczyłam, że te lilie, jak stały, to zaczął wiać bardzo silny wiatr. Ale one były silne, to nimi nie chwiało. Jestem pewna, że to życiem modlitwy powoduje, że nasze życie nie będzie zależne od okoliczności. Dzisiaj rano w ogóle, jak się obudziłam, miałam taką myśl, żeby od razu modlić się na językach. W ogóle aż do uwielbienia, nie przestawać, cały czas modlić się na językach. Może z jakimiś tam drobnymi przerwami, bo ktoś coś do mnie mówił, ale od rana modliłam się na językach. Ostatnio w ogóle, i wiecie, ja w ogóle wiem, że przez to, że ja się modliłam na tych językach, moje uwielbienie miało zupełnie inną jakość. Ostatnio doświadczam w ogóle głębszego życia modlitwy. Tak naprawdę myślę, że dopiero zaczynam żyć życiem modlitwy. Bo to, czego doświadczam w porównaniu do tego, co było wcześniej, to jest w ogóle nieporównywalne. Jakiś czas temu rozmawiałam w ogóle z Arturem a propos poczucia własnej wartości. Bo wiedziałam, że ten temat mam jeszcze niezałatwiony do końca i zastanawiałam się, co mogę zrobić. Dzisiaj wiem, że to życiem modlitwy spowoduje, że moje poczucie własnej wartości wzrośnie po prostu. Jeżeli ktoś z was potrzebuje takiego w ogóle zapalenia do modlitwy, żeby się modlić, to podejdź do mnie teraz, będę się o ciebie modlić. A ty, który mnie oglądasz, po prostu przyjmij przez wiarę, że zapalam cię teraz do modlitwy. Proś Ducha Świętego, żeby uczył cię, jak żyć życiem modlitwy. Amen. Amen. Amen.